Kobiety stara zedyta. Dzień dobry. Z tej strony IKIO4. Opętana kobieta krótko stawia opór Janowi Pawłowi drugiemu. Krzyki było słychać po bliskich podziemiach? Co? I to jest religia, kurwa. Rutkowski będzie ścigał Falentę? Ale prawdziwe pytanie brzmi, kto jest jego fryzjerem? Mariusz Wiącek 12 godzin temu. No. I się obraził na mnie. Czy to jest ścięte, czy to jest po prostu fryzura? Nie jestem w stanie stwierdzić. A, chciał zjeść pyszne śniadanie, aż się nie zmieściło w gębie. Żona zmierzyła jego głowę młotem 20 razy i został uniewinniony nie bez powodu? Co, kurwa? Chciał zjeść pyszne śniadanie, ale żona mu zmierzyła jego głowę młotem 20 razy. Pewnie młotem, kurwa, Kowalskim. I został uniewinniony nie bez powodu. Ręka mnie rozbojała ze śmiechu. No jej to na pewno. Kurwa. Wnuczka Zenka Martyniuka ma sensacyjne umiejętności. Wyprzedza inne dzieci o lata świetne. Co kurwa, Sokoł i Milenium kupiła, czy co kurwa? Nie, ona umie chodzić. To co, ona trafia do klasy integracyjnej? Julia Wieniawa. Jak zjadłam pizzę, to miałam małą depresję? Też Wiśniewskiego będzie miał dziecko z partnerką 10 lat młodszą od córki Dominiki Tajner. To mi nic nie mówi. Ja nie znam tych ludzi. Kim jest Dominika Tajger? Bonzo? Znaczy, była taka Tajner. Nawet wystąpiła w tym, w programie Tajni z Gwiazdami. Jest znana tylko z tego, że tylko jest żoną Wiśniewskiego i tyle, no nie? A jest tajna? No jak się ujawniła na, jak się ujawniła na w tańcu po... Ja tak potrafię tego takiego modulować. Znaczy kurwa, wysłowić się kurwa, nie mówię, czekaj. Ludzie nagle zaczęli tatuować sobie straszną chorobę. Przedziwna moda? Jaką chorobę niby kurwa wytatuować? Wytatuuję sobie raka, o kurwa. Chyba ktoś stają cyneta wytatuowała. No to kurwa rzeżączka i kiła by była. Wyobrażaj rzeżączki i kiły. Kaczyński właśnie... Niektórych wyborców? Co? Kaczyński właśnie niektórych wyborców. Nowa obietnica zwaliła na z nóg. Ale co to za zdanie utworzone? Kaczyński właśnie niektórych wyborców. Co to za debil tak pisze? Polsat właśnie rozniósł TVN. Wieczorem wszyscy obejrzą kultowe arcydzieło filmowe. Patrz jakie to dzieło. Polsat szykuje hit. Już dziś wieczorem. Firmowe arcydzieło. Smurfy! I poszukiwacie zaginionej wioski. To rozumiem, że te smurfy się gęby roztopią, jak w tym zaginionej arki. No możliwe. W ajce jak w pialce. Gofeja. Oj, ten gofer. Koszmar w Kutnie. Pokroiła pieczeń, a potem kochanka, co? No była głodna, no co? To można powiedzieć, że załatwiła dwa pieczenie na jednym ogniu. Ja pierdolę, jakie to chujowe było. Linkiewicz miała ważne spotkanie. Twarzy z chodnikiem, o kurwa. Co, mama Joanny przez 20 lat trzymała w szafie i 3 martwe siostry? Teraz Joanna urodziła ciecie dziecko? Top 10 najlepiej urodzonych dzieci. Top 10 najlepiej schowanych 3 martwych sióstr. Zawsze o tym marzyłem, żeby obejrzeć. Miejsce 10, poszukiwacz. Co? No już poszukiwał. To on istnieje w ogóle? Poszukiwacz? Nie szukałem go. Ja pierdolę, kurwa. Jakie to było słabe. Kobiety oszalały na punkcie tych majtek. Kosztują więcej niż emerytura i są obrzydliwe. Kumik oszalał na punkcie tych kobiet. Kosztują więcej niż emerytura i są obrzydliwe. No to akurat prawda. Co za goblin? Co za goblin? Zamiast płomiennej Dody wolał Rafalale? To ona miała penetrować go analnie wibratorem? Najgorszy możliwy scenariusz z Rafanu M jak Miłosz. Pedofil morderca zbiera śmiertelne żniwo? Hej, wiesz, że w M jak Miłość przeklinają? Jak ostatnio schodziłem na dół, to usłyszałem, jak Marek Mostowiak powiedział kurwa. Nie, nie Marek Mostowiak. Jak się nazywają te takie Eminemy, co tam są? Jest dwóch takich bliźniaki? Eminemów. No, bliźniaki Kramp tam są, takie białasy. Mroczkowie. O, właśnie, bracia Boczek. No, tam bracia Boczek są, nie? I oni, kurwa, tam gadał do tej Madzi, do tej Madzi Muchy. Ta Madzia Mucha tam, ty znasz, bo to jest żona tego, co tam chodził z tymi dziećmi, potem tam chodził i tam była córka tej żony, co chodziła z tą, ze Swatową. I ze Swatową tam był zięć i ten zięć to córka jego i tej córki i wtedy ten brat był. I on powiedział... Ja nawet tylko Muchę stanąłem, nie zrozumiałem. I on powiedział, kurwa, no. I nie wycięli. A serio, kurwa powiedział? Tak. Jak to usłyszałem, to myślałem, że mi się głowa zagotuje. Oni przeklinają w M jak Miłość teraz. W ogóle teraz to jest jakiś, kurde, paradokument. Tyle jakiś tam... Gasną światła. Brat Boczka idzie. Gaśnie światło.
podjeżdża samochód. Typ z walizką wysiada. Kurwa, no ma nie Half-Life, G-Man, nie? Podaje mu walizkę i odjeżdża. I taka straszna muzyczka, takie tu. Barka leci. Nie, nie, nie było bajki, nie było bajki. M jak miłość to jest teraz kurwa M jak młodeństwo. To chyba dobrze. To jest taki, taka polska gra o tron. Król Disco Polo, o co najwyżej sołtys, nagrał Hitler, chce bić warszawiaków? Ludzka, za M jak miłość i Malinowska z kiepskich łączyło wiele. Smutne, że już nie żyją. Adolfa Hitlera i Davida Bowie wiele łączyło. Szkoda, że już nie żyją. Ja pierdolę. Piękna Julia przyćmi urodą śliczną Julię i odbierze jej całe show. Wieniawa w opałach. To ona sama siebie przyćmi. Bo jest taka gruba, kurwa, pewnie. Wielka szkoda. Spuchła od urody pewnie. Spuchłem. Jak liczyć wiek psa? Jest tylko jeden sposób. No i tyle. Ale to nie jest koniec naszych przygód, bo odnalazłem kanał Pikio. Klocuk zdemaskowany, wiemy kim jest Klocuk. Miał 9 lat, popełnił samobójstwo. Powód jest przerażający. Przeczytał artykuł na Pikio. Niesamowity sukces, Pikio.pl. Aż chcę się dowiedzieć, co się wydarzyło. Niesamowity sukces, Pikio.pl. W ciągu 2 lat, bez pomocy inwestorów i żadnych środków publicznych, przebiliśmy się do czołówki polskich portali informacyjnych. Na temat. Pokonane. Niezależna. Pokonana. Super Express. Wyprzedzony. Newsweek. Zmiażdżony. Frost. Poza meta. W polityce. Dalej poza nami. Liczby mówią same za siebie. Jako pierwsi informowaliśmy o przełomowych wydarzeniach w Polsce i na świecie. Plotkach, które okazywały się prawdą, sensacjach, koszmarach i o tym, co bawi. Już teraz zapraszamy na nasz portal filmowy 35 mm, a wkrótce na pikantny lifestyle'owy serwis Zenon.pl. Mało? Od stycznia rusza długo oczekiwana telewizja Pikio TV. O nie! Chcesz z nami współpracować? Pisz na rekrutację. Chcesz Monty z nimi współpracować? Musimy się tam zapisać. Ale panie, to się rozmnaża, oni mają własne kanały, kanał filmowy, kanał blogowy, modowy. Jak nie możesz ich pokonać, musisz się do nich przyłączyć. Kurwa, telewizja Pikio TV. Polka gotowała dziecko w zupie. Szokujące fakty. Kaczyński zdobędzie wszechwładzę. Polak nienawidzi Franciszka. Ukradł mu skarpety. Ale to odwrotnie. To Franciszek tych Polaków nienawidzi. Pluje na nich. Pewnie za tą skarpetę Jana Pawła II w ostatnich odcinkach kiedyś. Skarpeta Jana Pawła próbowała go zabić. Przekazała mu kody do GTA Vice City. Chce z nami współpracować, chce zreklamować, masz pomysły, uwagi? Mamy uwagi. Mam uwagi i to w chuj. W sumie na to filmiki mówią, kurwa. Takie uwagi, że nawet wyłączyli łapki w górę i w dół. Zero komentarzy, tak obchodzi to ludzi strasznie, że... To jest najbardziej znany serwis, ty się nie śmiej. Nawet Akumik ma po komentarze pod swoimi filmami. Ale łapek w dół. Usuń to na Boga. Potwierdzone info. Każdy zaangażowany w tą akcję robi lody menelom na dworcu załyknej... załyknej tego piwa. Powtarzam jeszcze raz. Potwierdzone info od Artura Płachta. Weź to usuń ścieku. Zły głos, zrobiłeś. Zły głos jest potrzebny. Weź to usuń ścieku, reportujcie to ludzie. No i ci dwaj użytkownicy wykopu, wszystko. Twoja, hashtag twoja stara los. To nie jest hashtag. Co to jest? A małpka. Nie wiem, bo jak widzę takie gówno na jakieś hieroglify, to i widzę hashtag. Ale czemu się śmiejemy z tych komentarzy, skoro one mają rację? To są disy na Pikio i słuszne. Mnie śmieszy ten Hauptdamp, Bolt, Deutsche, mit der Stelle. Ej, a może gdzieś tu Goblin? Ej, bo... Poseł Suszki ujawnia aferę grzybową w sprawie HGW. Co za goblin? Dlaczego ona wygrywa te wybory? Skoro Jacek Sasin kandydował i przecież mógł, jeśli warszawiacy uznali, że... Co za goblin? Był lepszym prezydentem niż pani Hania. Pani Hania?
Pani prezydent. Pani prezydent. Pani Hanie? Pani Goblin! Suski to jest pan Goblin, a pani Hania to jest jego współmałżonka. I niech tak pozostanie. Goblin i jego sąsiad. On ma mnóstwo sąsiadów. Przecież się wokół niego sąsiadują. Goblin się pojawił. Afera to... goblinowa, kurwa.